Witam Państwa i zapraszam do zwiedzenia wielkopańskiej siedziby pięknego pałacu w Gościeszynie. Tu był dawniej dwór szlachecki, ale na pałac wielkopański przebudował zaraz na początku, jak tu się sprowadził Zygmunt Kurnatowski, który ożenił się z hrabianką Mierzyńską i która mu wniosła w posagu właśnie dobra gościeszyńskie. Mamy dewizę tego rodu: ora et labora, módl się i pracuj. Ta dewiza pasowała do Kurnatowskich bardzo, ponieważ cztery córki musiały pod nadzorem, kontrolą matki wykonywać wszystkie prace kobiece, a synowie, też ich było cztery, znowu pod ojca kontrolą różne prace związane z prowadzeniem dużego gospodarstwa rolnego. To jest przez jednych uważany, że to jest styl neoklasycystyczny, ponieważ on nie jest żadnym stylem czystym, to ja uważam, że tu jest jednak dominacja neorenesansowych cech, co wyraźnie widać na tym podziale z tym gankiem do góry na piętrze, dach dwuspadowy i potem po lewej stronie wieża zegarowa, przypominająca wyraźnie włoskie campanelle, zakończona też do góry attyką. No, zegar wówczas chodził. I potem dalej mamy jakby dobudowane lewe skrzydło, zakończone taką okrągłą bartą i wszystko jest zwieńczone attyką. Attyka to taki ten jakby murek taki z tymi przerywkami. Po lewej stronie, potem zobaczymy po prawej, on przykrywał dach i to była jego druga cecha, że ozdobić, a równocześnie zakryć dach. Mamy piękne okna z boniowaniami, ścianami, żeby nie były takie jednostajne. Boczne wejście w tej właśnie wieży zegarowej i przesuniemy się na prawo i Państwo widzicie, znowu taka wieża jakby zamykała główny ten korpus, znowu z tą attyką u góry, potem znowu attyka kryje dach i całość znowu zamknięta dużą, no, czworoboczną wieżą i znowu zwieńczona attyką. Jesteśmy w sali bibliotecznej. Przepiękny sufit zdobiony z tiukami. Proszę zwrócić uwagę, jaka wspaniała praca. To wszystko jest odrestaurowane. Tu mieści się biblioteka. Twórcą tej biblioteki to był Józef Mierzyński z Chobienic, bo z linii chobienickiej pochodził. On tutaj stworzył nową jakby boczną linię, która później przeszła na Kurnatowskich. Bogaty księgozbiór, podobno nawet liczył 20 tysięcy wolominów. Duża była ilość starodruków, które skupywał z klasztorów w Bydgoszczy, Mogilnie, Chełmie, Poznaniu, Szamotułach, Trzemesznie, a nawet Wilnie. Józef w Sejmie Pruskim występował często w obronie języka polskiego. Działał w licznych stowarzyszeniach polskich dla umacniania polskości i w obronie języka polskiego. Temu między innymi służyło, że ten bogaty księgozbiór był udostępniany polskim uczonym i to nie tylko tu z zaboru pruskiego, ale i z pozostałych dwóch zaborów, rosyjskiego i galicyjskiego.
Później nabył jeszcze inne dobra w Iwnie, gdzie słynna stadnina koni zmarł w 1890 roku. Pochowany został w Woźnikach, gdzie Gworusz Nierżyjscy mieli swoją nekropolię. Tam jest po dzień dzisiejszy zakon franciszkanów. Swoją jedną z córek Marię wydał za Kurnatowskiego, który przyszedł tutaj z powiatu kościańskiego. Ten klucz tutaj, liczący przeszło 4,5 tysiąca hektarów, potem był drugi klucz w Kotowie i w powiecie kościańskim, to spowodowało, że Kurnatowscy pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku byli zaliczani do tej górnej warstwy ziemian wielkopolskich. Kurnatowscy zaliczali się do tej bogatej warstwy ziemian wielkopolskich. To u nich odbywały się wielkie polowania, ponieważ tu były bogate łowiska. Dalej, często on był królem na takich polowaniach, ponieważ był dobrym strzelcem. Ale nie tylko panowie polowali, również i panie były, to były doskonałymi strzelcami. Na przykład pani Helena Mycielska z Bonikowa w 1904 roku na polowaniu zdobyła tak zwane Królestwo Polowania. I proszę sobie wyobrazić, że na takim polowaniu zabiła 221 zajęcy, 27 bażantów i 2 sarny. Przyjeżdżali również w gości na bale, a zwłaszcza w karnawale. Wtedy były śniegi obfite i zamiast karocy zajeżdżano saniami bardzo bogato wystrojonymi w różne dzwonki, zwane janczarami. Zajeżdżali pod pojazd tutaj i wchodzili jeszcze trochę zmarznięci, grubo okutani futrami. Służba zdejmowała z nich wierzchnie okrycia i umieszczała je w tych dwóch przepięknych szafach. Proszę zwrócić uwagę, to już wiek mają te szafy, jak pięknie zachowały się. To są szafy oryginalne, to pochodzą z tamtych czasów. No i po dziś dzień są użytkowane. Następnie panowie udawali się do palarni na fajkę, cygaro czy papierosa, a panie udawały się po schodach do góry, by zmienić strój na strój balowy, by poprawić fryzurę. I proszę znowu zwrócić uwagę na piękne arcydzieło sztuki snycerskiej, rzeźbiarskiej z drzewie. To spiralne te schody wiodące tu w kącie z parteru na piętro. To cała konstrukcja jest podparta dużą wielką grubą przedstawiającą lwa, który trzyma w łapach herb Łodzia. O, wyraźnie widać na dole Łódź. To był szlachecki herb Łodzia. Motyw taki, że lew trzymał tarczę herbową, był bardzo często powtarzany w heraldyce, a więc we wszystkich opracowaniach herbów szlacheckich przede wszystkim. Jesteśmy w sali balowej. Dzisiaj ona spełnia funkcję auli Państwowego Domu Dziecka. Ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę na sufit. Przepiękne żebrowania, o, rozmieszczone, tak żeby on nie był płaski, ten sufit jednostajny. I teraz przejdziecie Państwo na ścianę,
która wychodziła na ogród. Duże okna sięgające przez parter na pierwsze piętro z takimi wykuszami po bokach. Tutaj balkon, tam widzicie Państwo z tyłu wejście na ten balkon. To było miejsce dla orkiestry. Orkiestra nie mogła tu siedzieć na dole między dostojnymi gośćmi i zajmować jeszcze miejsce. A tam z góry, nie zawadzając nikomu, grała przez cały bal. Powchodzą goście, są przedstawiani, zapoznani. Mamy tu wprowadzają swoje dorastające córki w towarzystwo, wprowadzają je w ten wielki świat dorosłych. Dla niektórych to są pierwsze oficjalne bale. Te pierwsze, potem już niezapomniane nigdy bale. Tańczono oczywiście poloneza, mazura, ale mazur, ponieważ był bardzo żywotnym tańcem, no to był już później tańczony, gdy już goście byli rozochoceni mocno podanymi trunkami. No i oczywiście całość prowadził zawsze Rodzirej. Był albo sprowadzany, albo któryś z gości się oznaczał tymi zdolnościami. Walc. To był król zabawy. Walc biały, gdzie panie prosiły panów. Walc kotylionowy, a więc trzeba było partnerce kupić ten kotylion, a jeżeli był czekoladowy, no to trzeba było i czekoladę kupić. Bawiono się aż do rana. Było takim powszechnym zwyczajem, że rano nagle orkiestra na znak pana kończyła grę, urywała i wtedy ktoś zaczynał, kiedy ranne stają zorze. I rzeczywiście to było o świcie. Już stawały te zorze ranne i cała sala i na poboczach służba, wszyscy śpiewali, kiedy ranne stają zorze. Dla młodych ziemian z Wielkopolski to było wprowadzenie w wielki świat dorosły. Tu się zawiązywały te pierwsze znajomości, potem składanie wizyt, odwiedzanie się nawzajem, udział w innych balach, potem kuligach, gdzie zajeżdżano saniami do jednych, drugich sąsiadów, potem udział w polowaniach i tak płynął ten czas. To był przełom XIX-XX wieku, fin de siècle, koniec wieku, la belle époque, szczęśliwa epoka. Nikt wtedy nie myślał, że za parę lat wybuchnie pierwsza wielka wojna, która później przejdzie do historii jako pierwsza wojna światowa.